Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam koziorożce na czytanie na miesiąc marzec 2024 rok, czytanie ogólne, kolektywne. Drogie koziorożce, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi kochani, jeżeli jesteście tutaj na kanale po raz pierwszy, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do włączenia dzwonka, wtedy będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych filmach i obejrzycie wszystko na czas. Hmm również e, możecie zajrzeć do opisu kanału, do opisu filmu e, moi drodzy, zaczynamy od karty mądrości wyroczni zobaczymy jakie przesłanie z karty mądrości wyroczni dla koziorożców na miesiąc marzec 2024 koziorożce odwróciła nam się karta numer 47 dotrwać do końca koziorożec ma dotrwać do końca który znak miał już tą kartę na ten miesiąc, w czym to dotrwać do końca, moje drogi koziorożce? Karta numer 47: wytrzymałość, siła, długi dystans. By urzeczywistnić swoje marzenie, musisz myśleć długofalowo i nie zwracać uwagi na wahania w nurcie swoich doświadczeń. Radość i rozczarowanie mieszają się z możliwościami, więc nie trzeba obawiać się chwilowych przeszkód. Życie to nie sprint. To, ta karta jest przypomnieniem, że masz wytrzymałość, siłę i hard ducha, aby przebyć całą drogę. Pozostań wierny sobie. Tylko Twoja autentyczność utrzyma cię w zgodzie z energią cudów. To, co jest Twoje, nigdy nie zostanie Ci odmówione. Zapamiętaj to. Jesteś w harmonijnym związku, lub szukasz takiego, który może wytrzymać próbę czasu. Czy jest dobrze, czy źle, czy jedziesz z górki, czy pod górkę, a nawet gdy przeciążasz się i odbudowujesz, ocali cię moc regeneracji. Harmonia nie oznacza, że nigdy nie zostanie zagrana zła nota, ale że związek jest naznaczony wytrwałością i poświęceniem dla uzyskania ogólnej jedności. Można napisać nową piosenkę, nastroić instrument i symfonia miłości wybrzmi: słuchaj sercem, czy to nie wspaniałe. Twoje najcenniejsze marzenia nie dotyczą natychmiastowej gratyfikacji, ale trwałego dobrobytu. To jest czas, aby myśleć długofalowo i angażować się w ciągłe działania. Doświadczysz nabierania rozpędu, gdy przedłożysz przypływy i odpływy. Na powolny i stały ruch do przodu. Twoje wysiłki, pomysły i ciężka praca mogą teraz doprowadzić do większego bogactwa. Nie możesz sobie wyobrazić, niż możesz sobie wyobrazić. Podsycaj ogień, aby nieprzerwany strumień energii był dostępny, aby móc wesprzeć cię we wszystkich fazach istnienia. Bądź pewny, że jesteś teraz we właściwym miejscu, drogi koziorożcu. Dotrwaj do końca. A my zaglądamy do rozkładu na marzec koziorożce. Rozkład na marzec dla koziorożców. Moje drogie koziorożce, co będzie wobec tego tematem przewodnim tego czytania? Czwórka buław stare buławy, jakie przyjmujecie podejście, jaką przyjmujecie postawę paść buław i co z tym robicie jaka wskazówka, czwórka mieczy I czwórka mieczy, a w tle a w tle dwójka monet król kielichów i cesarzowa dwójka monet, król kielichów i cesarzowa Moje drogie Koziorożce. Jesteście w energii dwoistości, dwubiegunowości. Macie albo dwie osoby, dwie relacje, dwa związki, dwie znajomości albo dwie oferty, dwie prace, dwa źródła dochodu, dwie sprawy. W miesiącu marcu po prostu dwie sprawy. Czy to jest osoba, czy to jest sprawa, czy to jest praca. Tutaj jest wprawianie w ruch i utrzymywanie w ruchu obydwu w miesiącu marcu, jedno i drugie. Tu nie ma wyboru, tu jest co prawda jakaś tam konieczność dokonania wyboru, ale póki co to jest takie utrzymywanie w ruchu dwóch, dwóch spraw, dwóch osób. Dlaczego dwóch? Bo jest tutaj wyznanie miłości, odwzajemnienie miłości, tu jest jakaś dojrzała miłość, osoba do dojrzałej miłości albo, albo po prostu wy mm, myślicie o takiej dojrzałej miłości. No, osobowo to może być y, skorpion, i yy więcej osób tu za bardzo nie ma. Mamy w tle, w tle tego skorpiona i cesarzową, cesarzowa, no to może być byk, na przykład panna koziorożec. W każdym razie ta dojrzała miłość doprowadzi do jakiejś obfitości, do dobrobytu, do posiadania wszystkiego. To już będzie posiadanie wszystkiego. Tutaj już nikomu nie będzie niczego brakować. Będzie pomyślność, wspaniałość, dobrobyt. Będzie wszystko. Obfitość. Wystarczy albo odwzajemnić czyjąś miłość, albo ją wyznać, albo przyznać się komuś do uczucia, bo tutaj jest bardzo oddana, lojalna, wierna osoba, zrównoważona, inteligentna, empatyczna, do miłości, do uczuć. No ale cóż, no jest tutaj jakaś, jakieś dwie sprawy lub dwie osoby są utrzymywane, więc o tym byście wiedzieli. Tematem przewodnim czytania jest czwórka buław, i tutaj tematem przewodnim tego czytania. No właśnie jest tak naprawdę to, że może się sporo dziać w tym miesiącu marcu, ale te wydarzenia będą miały pozytywną energię, pozytywny wydźwięk, nie będziecie się nudzić. Co więcej, będziecie odkrywać nowe obszary w swoim życiu lub podążać nowymi drogami. Mocno tutaj widać, że to podążanie nowymi drogami może się wiązać z jakąś ekscytującą nową znajomością, czy tą znajomością, która tu jest utrzymywana. Tu może być jakiś romans, tu mogą być dwie osoby, tu mogą być ekscytacja duża ilość wrażeń, mamy tutaj Pazia Buław obok, więc no jest taka możliwość, że to są, że będziecie odkrywać nowe obszary, nowe ścieżki, być może z nową osobą, no będzie pozytywnych wydarzeń trochę, będą, będzie to szczęśliwy czas, moi drodzy, szczęśliwy czas i pozytywny zarówno dla finansów, jak i dla związków, bo to jest czas, który mówi o tym, że podjęte działania y, będą miały dobre rezultaty. Może was czekać w pracy podwyżka, może czekać was awans w pracy albo otrzymanie po prostu dobrej oferty pracy i to otrzymanie dobrej oferty pracy tu jest bardzo możliwe. Bo ono spowoduje też nawiązanie sprzyjających kontaktów biznesowych, zawodowych. Możecie się cieszyć albo ze danego, nie wiem, ze, z zaliczonej rekrutacji, czy z danego jakiegoś egzaminu. Jeżeli do takiego podchodzicie w marcu, pokonacie też wszelkie trudności, będziecie się umacniać, stabilizować swoją pozycję. I moi kochani, no tutaj ewidentnie też moi drodzy czas taki na mówiąc o trwałości relacji o trwałości związków, o stabilizacji, o pomyślności w sprawach uczuciowych, pomyślności w związkach, w relacjach. No i ta pomyślność tutaj mocno idzie w jakąś dojrzałość, w jakieś wyznanie uczuć, w jakąś miłość dojrzałą. Tutaj no, ona będzie ważna i tutaj ktoś pójdzie za jakąś miłością taką albo pójdzie ktoś w kierunku wyznania uczuć od wzajemnienia czy uczucia lub właśnie w kierunku tej miłości dojrzałej w kierunku tego oddania wierności, lojalności komuś, jakiejś jednej osobie, bo no tutaj jakaś jedna osoba jest pokazana, tak? I to przynosi szczęście, dobrobyt, obfitość, taką wspaniałą myślność i w ogóle czas radosnych wydarzeń, odprężenia, zabawy, dużo spotkań towarzyskich. Tutaj, kochani, widzę dużo tych spotkań towarzyskich i w tych spotkaniach towarzyskich może się pojawić nowa osoba, nowa, świeża energia albo po prostu Wam do kogoś nowego, Gdzieś tam mocniej może a, uderzyć do głowy. No, to, że może mocniej zabić serce. No tak, mogą to być takie spotkania pełne emocji też. Tutaj też pojawiają się w, w marcu wszelkie plany, plany związane z uczuciami, z relacjami i one mają dużą szansę powodzenia. Możecie dostać zaproszenie na jakąś uroczystość, na jakąś imprezę. Dla osób, osób, które są same, bardzo dobry czas na to, żeby zawierać nowe znajomości, spotykać się. Ewidentnie w tym giermku buław, jaką przyjmujecie postawę, jakie przyjmujecie podejście, chcecie przeżyć coś wyjątkowego, coś ekscytującego. No i tutaj na, no niezwykle interesujące możliwości, ciekawe spotkania przed wami jak najbardziej. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tej czwórki buław, bo jeszcze moi drodzy mamy zdrówko. Tutaj, jakby zwraca Wam się uwagę na, na konieczność przebywania na świeżym powietrzu, nawet jest zalecany jakiś kilkudniowy odpoczynek. Ogólnie, aby dotlenić organizm, y aby zwrócić też uwagi na stany zapalne, jeżeli pojawiają się w Waszym organizmie. To tyle co w czwórce buław. I wracamy do tego pazia buław, który. Który właśnie moi drodzy oznacza, słuchajcie w jakim kierunku, znaczy wy, jakie podejście, postawy przyjmujecie to, co powiedziałam wcześniej. Szukacie wrażeń, szukacie ekscytacji, interesujecie się tym, co nowe, co ekscytujące, co świeże. I to oznacza nowe znajomości, nowe otoczenie, nowe wiadomości, przekazywanie, otrzymywanie tych wiadomości, aktywne spędzanie czasu wolnego. To jest taki czas, okres pełen e, też działań związanych z tworzeniem czegoś zupełnie nowego, więc tu mocno może tworzyć się nowa relacja, nowy związek. To może być ta nowa oferta pracy, praca nad. E, Właśnie nad, tą, nad podjęciem tej nowej pracy. No i drodzy, tu jest to otrzymanie nowej propozycji. To tak, jakbyście skorzystali z możliwości otrzymania nowej propozycji, przyjęli jakieś ważne zadanie, ważne, nie wiem, zlecenie, odpowiedzialność, ważny projekt, albo objęli jakieś nowe stanowisko. Jest taka też możliwość. Tutaj przyjmujecie awans, przyjmujecie nowe zlecenie, nowe stanowisko. To może być też coś, co będzie realizowane poza granicami Waszych dotychczasowych obowiązków czy Waszej dotychczasowej odpowiedzialności, ale to może być w ogóle realizowane poza granicami, na przykład kraju, w którym jesteście, też jest taka możliwość. No i tutaj ogólnie, moi drodzy, odbieracie jakiś zwrot z inwestycji, co niektórzy, coś Wam się tutaj zwraca. Moi drodzy, tak jak mówię, szukacie tu jest taka zapowiedź zupełnie nowej, ekscytującej znajomości, i wy jakby idziecie w to. To znaczy, to nie o to chodzi, że to się pojawiło, bo Wy przyjmujecie takie podejście, taką podstawę, więc Wy chcecie i podążacie w tym kierunku sami. Sami inicjujecie nową znajomość, poznajecie kogoś, sami się tym jakby ekscytujecie, czyli to jakby wychodzi od was, z Waszej inicjatywy, to jest nie z inicjatywy drugiej osoby, tylko z Waszej inicjatywy. To Wy szukacie nowych wrażeń. Przygody, albo po prostu no, chcecie poznać nową osobę, nie wiem, nową miłość, tą, może tam dojrzałą, która się okazuje, że to niby nowa, a tu się okazuje, że to ktoś dojrzały. Też może tak być. Hmm, moi drodzy, osoby, które są single i singielki, teraz uwaga, wy przyjmujecie postawę wchodzenia w relację, wchodzenia w związek, w nowy związek, w nową relację. Mhm, tak może być. Z osobą być może o wysokim temperamencie, albo to wy macie taki wysoki temperament, moje drogie koziorożce. Hmm, w każdym razie hmm, Możecie przyjmować taką postawę osoby impulsywnej, ale zarazem też twórczej, mówiącej wszystko wprost, lekko poddenerwowanej, przedsiębiorczej, dynamicznej, no, błyskotliwej. Będziecie entuzjastycznie do tego wszystkiego podchodzić. Moi drodzy, no ale cóż, to może być entuzjastyczne podejście też nie do relacji do związku u kogoś, ale po prostu do projektu, do przedsięwzięcia, do nowej pracy, do nowego pracodawcy, do nowego biznesu i tak do nowego pomysłu. Tak, czwórka miecza, która jest tutaj na pozycji co co robicie, jaka wskazówka słuchajcie, czwórka czy radzi wam, abyście znaleźli trochę czasu wyłącznie dla siebie, ponieważ musicie odprężyć się, naładować na nowo akumulatory, swoje siły więc tutaj mocno był zaleca zalecany ten kilkudniowy odpoczynek w którejś z tych kart i faktycznie trzeba by na to zwrócić uwagę i z tego skorzystać przyjąć taką pozycję bardziej rozważną słuchajcie hmm. Moje drogie koziorożce, zatrzymać się, spowolnić, nie spieszyć się, zastanowić się nad tym, co zrobić, co zmienić, czy coś będziecie w relacji, w związku naprawiać, czy będziecie wchodzić w nowe. To jest taki spokojniejszy okres w Waszym życiu, w Waszych relacjach, w związkach, tak samo w tym czasie biznesowo-zawodowym. To taki czas przemyśleń. Wy potrzebujecie czasu na odpoczynek, na regenerację, na przemyślenia, na zastanowienie, na realną ocenę zysków i strat, jakie przynosi relacja i związki. Ale też to tak, jakbyście trochę dostali taki przymusowy urlop w pracy, i finalnie możecie dostać po prostu przymusowy urlop w pracy pod postacią na przykład e, skorzystania z urlopu zaległego, i będzie trzeba ten urlop zaległy wy, y, po prostu wybrać. Tak podobnie w uczuciach tutaj może to być właśnie czas przemyśleń y, związanych y, z różnymi sytuacjami z pracy, z finansami zawodowymi. Tutaj ktoś, słuchajcie, może też przebywać na wypowiedzeniu z pracy jest taka możliwość, dlatego ma tu dwie rzeczy, ale jedna by się mogła kończyć, bo moglibyście być na wypowiedzeniu, że jedną pracę kończycie, drugą zaczynacie, ale tymczasowo w marcu robicie tu i tu, tak? Zajmujecie się tym i tym. I albo tutaj właśnie wypowiedzenie, albo jakieś długotrwałe zwolnienie chorobowe, też no taka sytuacja. Dla kogoś może to być finalnie, że ktoś pójdzie na bezrobocie, po prostu, że ktoś będzie bez. Tu ma, tu ma dwie sprawy, a za chwilę nie będzie miał żadnych, ale to raczej byście sami o tym decydowali. To raczej nie, nie przestanie jakąś, jakąś stagnację czy zastój. No, chyba, że będzie ktoś miał zastój, stagnację w interesach, ale to raczej dlatego, że będziecie musieli po prostu odpocząć, tak? Zregenerować się. Nadszedł po prostu czas, kiedy należy pomyśleć o odpoczynku, o rekonwalescencji, może też o poddaniu się jakimś badaniom specjalistycznym, jeżeli potrzebujecie. To jest sytuacja, która wskazuje czwórka mieczy na potrzeby odpoczynku, okres spokoju, zawieszenia. Bo jakieś wcześniejsze wydarzenia tutaj ewidentnie mogły spowodować wasze wyczerpanie. Trochę możecie izolować się od otoczenia, wycofywać, pobyć trochę w samotności, przemyśleć, bo tutaj jest nad czym myśleć, jeśli jest i relacja, jakaś rodzina, związek stały, jakaś stabilizacja, a tu jakaś pojawia się dojrzała miłość, nowa miłość lub chcecie wejść w jakąś nową relację, nową miłość, czy nowe przedsięwzięcie zawodowe, nową pracę, nowy biznes, nowe stanowisko. Może jesteście. Właśnie otrzymaliście nowe stanowisko awans i potrzebujecie przed tym wszystkim, aby ruszyć do przodu odpocząć. Pamiętajcie, aby dotrwać do końca. Pamiętajcie o karcie mądrości wyroczni. Przesłuchajcie, jeśli potrzebujecie jeszcze raz buziaki, pa. pa.